wywęszyć stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników, stypendystów i dla trenerów. Chciałem wszystkim zawodnikom podziękować za godne reprezentowanie powiatu, za to, co osiągnęliście na waszej drodze sportowej. Chciałbym podziękować waszym rodzicom, bo bez nich tych sukcesów by nie było. I równie gorąco podziękować trenerom, waszym wychowawcom, którzy na wasz sukces się złożyli. I przechodząc do szczegółów. Szanowni Państwo, tak jak pan starosta wspomniał, mam przyjemność po raz kolejny wręczyć stypendia oraz nagrody dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych ze współzawodownictwie krajowym i międzynarodowym. Pierwsi stypendyści powiatu branickiego za osiągnięcia sportowe zostali wyróżnieni w 2011 roku. W dniu dzisiejszym stypendia i nagrody starosty sportowy powiatu branickiego za sukcesy osiągnięte w 2017 roku otrzymują. Alicja Michalina Dudek, zapraszamy. Alicja trenuje w Stowarzyszeniu Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże Gdańsk. W ubiegłym roku zajęła 5. miejsce podczas Mistrzostw Polski Juniorek Judo w Poznaniu oraz z powodzeniem startowała w kategorii seniorów, zajmując 5. miejsce w Pucharze Polski Seniorek Judo w Myśladle koło Warszawy. Stypendium otrzymuje Michał Dudek, w imieniu którego dyplom odbierze tata. Zapraszamy. Michał Dudek. Podobnie jak siostra, trenuje judo w Stowarzyszeniu Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże Gdańsk. W 2017 roku stypendysta zdobył złoty medal podczas Mistrzostw Polski Młodzieży Judo w Kotach Wrocławskich. W Pucharze Polski Seniorów Judo w koło Poznania zajął 3. miejsce oraz 5. miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w Opolu i Pucharze Polski Seniorów w Myśladle koło Warszawy. Józef Maciej Grączewski, stypendysta, zapraszamy. Stypendysta jest członkiem Stowarzyszenia Branieckich Modelarzy Spec-Model Braniewo. W ubiegłym roku podczas Mistrzostw Świata redukcyjnych modeli w Ornecie w konkurencji NSSC zdobył złoty medal. Zajął również 1. miejsce w 23. Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska w Rudzie Śląskiej. Natomiast podczas 64. Mistrzostw Polski pływających modeli redukcyjnych w Ornecie w konkurencji NSC zdobył 2. miejsce. Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże w Gdańsku w 2017 roku zajął między innymi 3. miejsce w 16. międzynarodowym turnieju judo Baltic Cup w Gdyni. Warszawa.
jest członkiem Stowarzyszenia Braniewskich Modelarzy Specmodel Braniewo. Podczas Mistrzostw Świata redukcyjnych modeli pływających w Orlecie w konkurencji F2B i F4B zdobył 2 brązowe medale. Zajął również 3. miejsce w 23. Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska w Rudzie Śląskiej. Natomiast podczas 64. Mistrzostw Polski pływających medali redukcyjnych w Orlecie zdobył 2. miejsce. Podczas Mistrzostw Świata w redukcyjnych modelach pływających w Orlecie zdobył 3. miejsce w konkurencji F2A, a podczas 64. Mistrzostw Polski pływających modeli redukcyjnych w Orlecie zdobył 1. miejsce. Zdobył również złoty medal w 23. Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska w Rudzie Śląskiej i złoty medal w 16. Międzynarodowych Zawodach Opucha Orła Białego w Skarżysko-Kamiennej. Międzynarodowych Mistrzostw Śląska w Rudzie Śląskiej i 17. Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw Pływających Modeli Redukcyjnych w Ełku zdobył 4. miejsce. Thank you.
Gratulujemy również nagrodzonemu panu instruktorowi. Zapraszamy zawodników, rodziców oraz ich instruktorów do sali 217.